Zaskakujący zwrot akcji u świątek. Z pomocą przyszedł tajemniczy trener. Afera wokół Igi Świątek i jej sportowego teamu nie gaśnie. Plotki i przypuszczenia, kto teraz może szkolić najlepszą tenisistkę świata, wciąż rozpalają wyobraźnię znawców tenisa i wszystkich entuzjastów. Zwłaszcza, że 23-letnia Raszynianka wciąż nie ogłosiła, kto może zastąpić jej dotychczasowego trenera, Tomasza Wiktorowskiego. Wtedy do akcji wkroczył ukochany jej dobrej znajomej z kortu. U Świątek wciąż niestabilnie. Z pomocą przyszedł ukochany jej znajomej. Iga Świątek dzięki szkoleniom Tomasza Wiktorowskiego stała się liderką rankingu w TA w kwietniu 2022 roku. Jak dotąd pozycję tę straciła tylko na 8 tygodni w 2023 roku, szybko wracając na szczyt i pokazując, że ciężka praca popłaca. Wśród teamu Igi Świątek znajduje się też psycholożka Daria Abramowicz, wokół której ostatnio pojawiło się wiele interesujących wieści zza kulis. Niestety Iga zwolniła swojego dotychczasowego trenera i wydała oświadczenie. Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy, napisała w piątek rano Iga Świątek na Instagramie. To z Wiktorowskim zdobyła aż 19 tytułów w swojej karierze, w tym m.in. na najważniejszych turniejach, jak Roland Garros 2022-2024, czy US Open 2022. Teraz wciąż ważą się losy, kto dalej będzie trenował Igę Świątek. Teraz już wszystko wiadomo. Iga Świątek wciąż niezdecydowana wobec trenera. Z pomocą wkroczył ukochany Radwański. W rozmowie z PAP menedżerka Igi Świątek potwierdziła, że jak na razie z pomocą trenerską przyszedł do niej Dawid Celt, prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej. Iga i Aga wielokrotnie spotkały się na korcie, aby zagrać mecze m.in. o charakterze charytatywnym. Iga Świątek na ten moment trenuje jak dotychczas ze swoim sparring partnerem Tomaszem Moczkiem, a na korcie wspiera ją także trener reprezentacji Polski Dawid Celt, poinformowała w środę PAP Paula Wolecka. Iga Świątek wciąż poszukuje trenera, a rozmowy trwają. Niektórzy twierdzą, że próby szkolenia Raszynianki podejmą się wybitne nazwiska z zagranicy. Z uwagi na tę istotną dla mnie zmianę daję sobie najbliższe tygodnie na rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Toczą się już pierwsze rozmowy z trenerami z zagranicy, bo czuję, że jestem gotowa na kolejny krok w mojej karierze. Dam znać, gdy podejmę decyzję, przekazała Świątek. Magazynerka Świątek ujawnia, Iga prowadzi proces zatrudnienia trenera. Menedżerka Polki, Paula Wolecka, potwierdziła też wieści na temat procesu zatrudnienia nowego szkoleniowca. Iga prowadzi proces zatrudnienia trenera, jednak wszelkie szczegóły, także czasowe, pozostają na ten moment sprawą wewnętrzną zespołu, co ma umożliwić sprawny przebieg tego procesu. Po podjęciu decyzji, Iga na pewno o niej poinformuje, przekazała Wolecka. Nie brakuje też plotek, kto mógłby pomóc Idze w udoskonaleniu swoich umiejętności. Specjaliści od tenisa i sportowcy wymieniają takie nazwiska, jak na przykład Wim Fisset, Brad Gilbert, Anabel Medina Garrigues, Andrea Petkovic, czy Darren.